pies na jaziach. Jakie brańsko. O, taki przyjemny, patrz. Au! Piękna ryba, kolejna. Siema, siemano mordeczki, dzisiaj jesteśmy z Peterem. Na wędkarstwie będziemy chcieli złowić piękne okonie, przynajmniej taki jest plan. Słońce świeci, jest niebo bezchmurne, trochę wiatr, trochę zimno, trochę ciepło. To się trochę zmienia wszystko. Nie wiem, zobaczymy jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień, dzisiejsze wędkarstwo. Peter, będzie dobrze? Będzie łowione? Jesteśmy pełni nadziei, tak. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie się. Zapraszam Was na odcinek z łowienia okoni na przedwiośniu. Ale kurna, nie jest taki malutki, grubiutki. Strasznie delikatne branie na raczka. Jakoś chcę go tak wypuścić w miarę po ludzku. Ale tak, żeby się też nie skąpać. Ops. No i git. Jest. Ten ładniejszy. Spadł. Stoi tu cały czas. Nie wiem, czy będziecie go widzieć. Stoi tu. O, tu. O, poszedł. Nimble. Raczek Nimble otworzył mi wodę, mordy. Ten już był taki fajniejszy. Z 20 parę centów. Ten nimbielek pięknie chodzi, 4 centy. I siedzi. Nie musi być głęboko, żeby były ryby, zobacz. Co prawda takie typowo sportowe te ryby, ale są, no. No raczej sława. Ale nabite są i to chyba... Nie wiem, czy to już ikra? Może być. No. Trochę nieładnie się tu je wypuszcza, ale nie chciałbym się skąpać. O, taki przyjemny, patrz. Tylko kurna jest strasznie słabo zapięty. Idealnie się tu prezentuje przy tej ćwiarteczce, co tu pływa. No, takie to foty, mordo. No i zobaczcie, taki rybson pod trzy dyszki. Całkiem przyjemny już. Frajda jest, zabawa jest. Także zajebiście. I to co ciekawe, widzimy tutaj z Piotrem, że ganiają ewidentnie... O, ale zimna woda. Że ganiają... Te okonie, po prostu drobnice, co się tutaj spławia, a biorą tylko na raczki. Cud! Siedzi? I widzisz? I on dopiero po chwili zaczął iść.
ja cię tutaj nagram. Ty, ładny ryb. Powiem ci, że ładniejszy, najładniejszy dziś chyba. Piękny. No hamulec trochę masz roztegowany, ale... No taki coś 28-30. Ojejku, że mniejszy o centymetr, człowieku, nie będziemy się z tego strzelać. Ale ładne, grubiutki. Ale zdjęcie tam zrobić, panie. Aparat jest ustawiony. Dobrze, ja chcę tylko zobaczyć rybę tutaj. Ale i co, i pięknie. A to z fiszaparaczek? Co to, to jest? Coś takiego, nie? Ładna, gruba ryba, podoba mi się. Jest i łowca. No i brań jest trochę mniej niby, ale trzeba się umieć do nich dobrać. Z Peterem doszliśmy do tego, że biorą po pierwsze z dna przeważnie. I co ciekawe, widać jak się spławia drobnica, że atakuje ten okoń tę drobnicę, ale biorą na raczki. Peter założył raczkę i co zrobił Peter? Złowił rybę! I to ładno. To już kolejna dzisiaj, także mam nadzieję, że nie ostatnia. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Warunki są takie sobie, że tak powiem, takie sobie. Wiatr wieje i to taki zimny. Nie pozwala tak czuć i prowadzić fajnie przynęty przy takim typowym ultralajcie właśnie, na jaki łowimy. Jest problem. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze mnie słychać. I brania są bardzo delikatne, są takie zassania, takie jakbyśmy widzieli dosłownie zaczepili jakąś delikatną gałązkę, nie? Tak to mniej więcej wygląda z braniami. No ale próbujemy, no jest fajnie, parę rybek siadło, ja już jestem zadowolony. U mnie okoń pod 30, u Piotrka też, także już jest spoko. Żeby tylko więcej takich posiadło, to będzie bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o wędkę, to właśnie dzisiaj Mikado Big Slide się doczekał takiego bardziej konkretniejszego łowienia właśnie oksów. Chciałem zobaczyć, jak on się będzie zachowywał na przedwiośniu i zachowuje się bardzo dobrze. Tutaj akurat mam wersję 100... Oj, zaczep był. 198 cm do 7 gram. Całkiem spoko się sprawuje. Fajnie czuć brania, mimo tego, że to nie są dzisiaj takie typowe puknięcia okoniowe, tylko takie zassania. Ale bardzo fajnie trzyma rybę, nawet w momencie, jak jest słabo zacięta. No, tylko jedna ryba dzisiaj mi spadła, ale to przez moje podbieranie, a nie przez to, że tam wina kija sporo wybacza. No, to jest ciekawy kijek, szczególnie dla młodych adeptów wędkarstwa, którzy się uczą. Bo mówię, cały czas mam dużo pytań odnośnie tego, jaki kij, tani kij, panie Emel, mam stówę, jaki kij mam kupić. No to właśnie, dlatego ja sobie też kupiłem ten kij na Fishing Store, zapłaciłem całe 90 chyba złotych, czy 90 z grosikiem. I jest naprawdę ciekawy kij. Ale dalsze testy, mam nadzieję, że jeszcze pokażą, no, co potrafi... O kurde, było branie. Co potrafi ten kijek. A potem, jak już go przetestuję, będę pewny jego parametrów na różnych warunkach i różnych wodach, to poleci do Was na konkurs. Ja sobie wiążę, a Peter znowu złowił rybę, Holender, jasne, ale dobrze. Ty, kolejny ładny okoń. Kurna, Piotrek, szaleńcu. Kolejny pod trzy dychy. Piotrek, w szatniku. No ładny ryb. Bardzo ładny. 26,7, może pod trzy dyszki. Fajnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, teraz ładne branie było. Piękne. Mała ryba. Zobaczcie, przyduszony. Co? O! Zobaczcie. Nie, to moja rybka przy twojej to jest... Ale po to podbierak na plecach, z którą można zapewnić, nie? Tak. Opsa. Ten poleciał. Nie, no to Peter, ty mnie rozłożyłeś mnie. Bardzo przyjemny ryb. Fajne łowienie.
No Peter, no bardzo przyjemne. Doborowe towarzystwo, wędkarstwo jest, ryby są, Peter. Pogoda jest w miarę. O, no, no, można było... Brawo Piotr, kurde. No, dzięki, no fajnie. No i mordeczki, przerywamy nadawanie tego programu po to, żeby podać wam wyniki konkursu. Konkurs był na gumy, na przynęty, na poprzednim materiale. Obiecałem, że na tym będzie losowanie. Oczywiście, kto był na live, ten wie, że w międzyczasie troszeczkę się reguły zmieniły i nie mogę wam pokazać losowania. Nie można robić losowania, o tym wiedziałem. Trochę to przeoczyłem, trochę to olałem. Może i faktycznie niepotrzebnie, ale ostatnio mi parę osób to przypomniało, więc dzięki. W każdym razie ja losowanie mimo wszystko zrobiłem, ale pokazać wam go nie mogę. Wygrywać będą dwie osoby, tak jak obiecałem, więc przechodzę do losowania, a za chwilę wam wyskoczy tutaj, pokażę wam, kto wygrał. Losuję, jest 260 komentarzy, które biorą udział w losowaniu. I pierwszym zwycięzcą, pierwszą nagrodę wygrywa Rafał Z z komentarzem super strongi, może wyruszysz nad rzekę w rodzimym województwie. To wygrywa nagrodę numer 1. Teraz losujemy nagrodę numer 2. I nagrodę numer 2 wygrywa Kinga Michałowska. Gratulacje z komentarzem o tej treści. Biorę udział, fajne rybki, może uda się w końcu coś wygrać, pozdrawiam. Udało się ci coś wygrać, także gratuluję. Macie czas do wtorku na odezwanie się do mnie najlepiej gdzieś na prywatnej wiadomości, na fejsie czy na Instagramie i tam przekażecie mi informację, gdzie do was wysłać paczki. Gratuluję raz jeszcze i zapraszam do oglądania dalszej części tego materiału. I siedzi. Mam tutaj czeburawkę założoną chyba 1,5 grama. I wiesz, że tam ten wiatr, to no ale pan nie leci, nie? O. Pani ma mieć problemy. Wiesz, że nawet agresja była. O. Tak. A wiesz, a tutaj dzisiaj... Dzisiaj powiem ci, że Raczek robi robotę zajebistą. No. A ty masz boblerem przejechać koło nich i się oddzielić. Wtedy on dostaje pierdolca, bo już widzi, kurwa, że jedna mu się oddzieliła, już może na mierzy, to już widzi. Siedź. Tu już było ładne brać. Tu akurat zobacz, jakie zassanie było takie potężne. I co ciekawe, zmieniłem na bardziej ciemny i naturalny kolor raczka, bo tylko ten mi został przy sobie, a nie chcę mi iść do samochodu. No zobaczcie sobie, i wszystko na raczki. Mój raczek jest wybrakowany. O nie, to jak raczek wybrakowany, to zły. Opsa. Zajebiście. I zobaczymy, co też podejdzie. Nic, no tu też nie podejdzie. No tak, ale wiesz, no o konie gdzieś tam brały. Tylko, że się ten. No dobra, o. Ale jakie kolory, ty. Piękny. Piękny jesteś. Zobaczcie kolejny grubasek, tylko że krótki. Ale za to jakie piękne ma kolorki. Zobaczcie sobie sami. Piękny jesteś, piękny. Naraczka, nimble 4 cm. Piękne. Nie, no jest cały wikrze, zobaczcie. Jeszcze się nie trą, woda jest bardzo zimna. Prawdopodobnie jeszcze dotarła nie idą. Jeszcze z te 2 tygodnie. Trzeba będzie im dać spokój. Ale już są grube. Siedzi. Ta-ta. Sportowe.
Tam to jest, kurwa, jak jest na jaziach. Jakie brańsko. Ty, no i patrz, jest od spodu zapięty. O kurde. Ale piękna ryba. E, nie jest przepięty. Myślałem, że jest źle zapięty. Kurna, no czary, to jest 33. Albo nie, tego to aż zmierzę. Ale zobaczcie, wpierniczone. No bez problemu. Aż go zmierzę. Ale zadupcył. Ten to chociaż zadupcył tak jak chciałem. Ja też miałem tak ładne branie. To prawdopodobnie był ten, a ty się wjebałeś. Zobaczcie, jakich kurna sztosiwo, ponad 3 dychy. A tak strzelam, że 32-3 może. Nie chcę już mi się szukać miarki. Leć, grubasku. Git majonez! Jest ryba. To ładna ryba. Au! Piękna ryba, kolejna. Piękna ryba. Ops, 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 nie na kamyczki, w drugą stronę, mordo, w drugą stronę płyń. O tam. No i jesteśmy z Piotrem już po wędkarstwie, po łowieniu. Piotr, jak ci się podobało dzisiaj? No spoko. Się nagadał. W każdym razie bardzo fajny dzień spędzony nad wodą i przede wszystkim zaskakująca i ilość okoni, i jakość tych okoni, bo jak się okazuje, naprawdę spoczy. Połowione, no ja złowiłem kilkanaście sztuk, Piotr też coś koło kilkunastu, ale maksymalnie ryba złowiona taka za 33 centy, więc to już dla mnie bardzo przyjemna rzecz, bardzo przyjemne ryby. Był jakiś plan założony, no i udało się go zrealizować. Udało się go zrealizować i to najważniejsze, bo okazaliśmy, że się da łowić fajnie na przedwiośniu. Tutaj jak widzicie, ja już odpuściłem, ale Peter cały czas jeszcze atakuje z nadzieją, że jeszcze jedna duża ryba siądzie. Ale czemu siądzie, to zobaczymy. W każdym razie, co no, zajebiście udany dzień. Pięknie połowiony, ja byłem głodny ryb i wędkarstwa po tym, jak wszędzie był lód. Także ja jestem bardzo zadowolony. Teraz nic nie będziecie słyszeć na pewno. Ale ja też jestem zadowolony. A ty też jesteś zadowolony? Bardzo. Piotr też jest zadowolony, a to już w ogóle bajeczka. Fajnie, bo mi wodę otworzyły nimble 4-centymetrowe z Crazy Fisha. No i co ciekawe, właśnie wszystko dzisiaj co złowiłem, to łowiłem na Big Slide'a 198 cm Mikado do 7 gram. Kijek bardzo, bardzo budżetowy. Przeskok z Ariona na tego Big Slide'a, no to wiadomo, nie ma co tu porównywać, ale kijek bardzo ciekawy. Zobaczymy, może jeszcze gdzieś nad jaką rzekę z nim wyskoczę, żeby go tam potestować, a potem poleci do was. Jak wam się filmik spodobał, to standardowo łapeczka w górę. Ja zachęcam. Też bym chciał dodać, że ja też łowię kijem budżetowym i jak najbardziej bardzo fajnie nam się tutaj sprawdzają te wędki. A co to masz za kij dokładnie? To jest nowość na 2021 rok, Finesse Jig wklejanka do 7 gram. No i jak jesteśmy przy że budżetowe, to jak mniej więcej to będzie cenowo stały ta wędka? Ten akurat model w tej długości około 150-160 zł. O, no to akurat 150-160 zł, ale fajnie. Właśnie tak patrzyliśmy, też zobaczycie, zwróćcie na to uwagę. Możecie się nawet cofnąć, żeby zobaczyć, jak ten kij Petera
pod rybą pracuje, bo to też zupełnie inna bajka i całkiem fajnie to wygląda. To jest właśnie cała jego, można powiedzieć, magia, bo niewielki, tak jak wspomnieliśmy, budżetowy, a naprawdę pracuje jak nie jedna wędka, która kosztuje 500. Dwa, trzy razy drożej, naprawdę. Blank to raja, szybki, elektryczny, dynamiczny, a przy obciążeniu gdzieś tam bardzo fajnie, miękko pracuje, płynnie oddaje tą moc, więc... Mam nadzieję, że to, co powiedział teraz Peter, to słyszeliście, ale jeżeli nie, to wbijcie do Piotrka na kanał, link wam tam w opisie, bo pewnie też będzie z tego materiał wideo u niego na kanale i tam, znając Piotrka, powie wszystko bardzo szczegółowo na temat swojego sprzętu, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, Piotrek? No, coś postaramy się. No to jak się Peter postara, to tak będzie. Także zapraszamy. Link jest na dole w opisie do Petera. Wbijajcie, zostawajcie suba i będzie bajeczka. Bo z Peterem mamy ambitne plany na ten rok, żeby połowić pięknie, dużo i duże ryby. Także plan jest zajebisty. No i go, mam nadzieję, że ziścimy chociażby tak dobrze jak dzisiaj na okoniach. Trzymajcie się, do zobaczyska na kolejnych materiałach. Elo. Na razie, trzymajcie się.